To był wyjątkowy wieczór w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida w Jelenej Górze. Na scenie zaprezentowała się w pełnej krasie orkiestra koncertowa reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Jednak zanim to nastąpiło, wszystkich gości powitali organizatorzy tego wydarzenia. A byli nimi Fundacja imienia Jerzego Szmajdzińskiego oraz poseł Robert Obaz. Dzisiaj przepiękny koncert w naszym jeleniogórskim teatrze solistów i orkiestry koncertowej reprezentacyjnego artystycznego zespołu Wojska Polskiego. Koncert w różnym klimacie. Dla mnie ten koncert, gdybym miał go skwitować, to chyba takim zakończeniem rancza. Na miłość boską, ludzie, lubcie się bardziej. Dzięki temu się dzieją różne rzeczy. Oczywiście powiem uczciwie, najważniejsza jest pomoc dla dzieci. To jest poza dyskusją, to co fundacja robi, to są te pieniądze, które młodzi ludzie dostają. Ale każde wydarzenie organizowane przez fundację czy współorganizowane jest ogromnie ważne i to jest dla mnie bardzo wzruszające. Trochę lat spędziłam pracując w wojsku, także... Czyli sentyment jest? Jest, został cały czas do munduru. W ubiegłym roku, czy dwa lata temu, byliśmy na podobnej imprezie w Świeradowie, gdzie jest festiwal orkiestr dętych. I tam też oglądaliśmy występ finałowy orkiestry. Było co popatrzeć. Liczymy również, że dzisiaj też będzie na co zwrócić uwagę. Na pewno będzie wspaniale. Cieszę się, że mogę uczestniczyć. Koncert tak naprawdę był pierwszą częścią pewnego wydarzenia. Drugi element zaplanowany został na jutro. W kościele garnizonowym. Wielokrotnie rozmawiałem z księdzem pułkownikiem Andrzejem i wówczas to zrodziła się taka idea, żeby dla historii miasta, dla historii kościoła garnizonowego upamiętnić kapelanów wojskowych, proboszczów garnizonu Jelenia Góra. Teraz wspólnie z Robertem Obazem, z posłem Robertem Obazem postanowiliśmy jakby dokończyć testament Andrzeja. Ufundowaliśmy tablicę pamiątkową, na której znajdują się nazwiska czterech kapelanów wojskowych, proboszczów garnizonu Jelenia Góra. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy odbędzie się o godzinie 18:00, tuż przed mszą świętą.